Cześć wszystkim Polakom, Lachom, Wenedom, Sarmatom, Słowianom. Co to jest sąd, co to jest samosąd? Uwierzyliśmy, że sąd może sądzić, ma do tego jakieś prawo. Ludzie go wybrali. Wątpię. Jakim prawem ktoś może kogoś skazać na śmierć? Dlaczego w Polsce nie ma kary śmierci? No bo gdyby była, sąd by skazał niewinnego, ludzie by się oburzyli. A tak to cóż, jeden z drugim się powiesi, żeby dzieci miały rentę. Kogoś tam po cichu usuną. Służby specjalne w USA tutaj rządzą. To jest brudna ręka władzy żydowskiej. Robią to oczywiście dla kasy, dla dużej kasy. No i po prostu lubią zabijać. Jest im to obojętne. Jakim prawem można komuś odebrać życie? Co to jest zabójstwo, a co to jest morderstwo? W moim mniemaniu, ja tak uważam, wszystko co robimy, robimy na poziomie umysłu, świadomości i serca. Wiadomo, umysł, jak to umysł, niskie wibracje, odpowiada za życie w materii tak zwanej poprzez program o nazwie ego, który musi być. Świadomością to wiadomo, zawsze tu i teraz. Można coś robić nieświadomie, no ale wtedy dużo stracimy z życia. Jak powiedział Sokrates, życie przeżyte nieświadomie nie jest warte, by je przeżyć. No i to jest racja. Świadome życie to jest życie w prawdzie. No i serce. No jak udowadnia fizyka kwantowa, tam chyba nie wiem, pół sekundy czy trochę mniej, serce widzi przyszłość. Tak z automatu. Z automatu to już były badania robione i to podobno wystarczy, żeby uratować własne życie. Żeby uciec czy tam coś, prawda? I wszystko to robimy na tych trzech poziomach najlepiej. Ogólnie rzecz biorąc, mówiąc kolokwialnie, używamy rozumu. Mówiąc, że robić coś z rozumem, to znaczy niejako używać tych trzech elementów w mniejszym lub mniejszym, w większym lub mniejszym stopniu. Więc jeśli kogoś skasuje, bo tak mi się zdawało i zrobiłem to bez świadomości, bez zastanowienia, bez przygotowania, zrobiłem to pod wpływem myśli, emocji, no to raczej, jeśli mam sumienie, no to raczej będzie mi to bolało. Jeśli nie mam sumienia, bo na przykład byłem obrzezany 8 dnia po urodzeniu, a ludzie obrzezani to tak mają ogromną tendencyjność do tego. Ogromną. No przez to są no, niejako około 10 punktów inteligencji wyżej nad Polakami. Ale to mniejsza z tym. No, jeśli komuś odbiorę życie, bo kogoś zabiję, bo będę na przykład, ktoś mnie zaatakuje czy coś, bo komuś się wydawało, że nie wiem, że noszę tą koszulkę, to już trzeba mnie wyriezać. No, wtedy to nazwałbym odebranie takiej osobie życia z pobudek no, samoobrony, no to nazwałbym to zabójstwem. Jeśli kogoś zabijam, na przykład dla pieniędzy, no to jest to zabójstwo i morderstwo. Czyli pasowałoby to nazwać bezpośrednio jednym słowem, morderstwo. Jak mówią mądre księgi, nie morduj, a właściwie powinno być napisane wyklucz mordowanie, bo nasza podświadomość nie rozumie argumentu logicznego nie. I gdy dzieci się uczą nie zabijaj, nie morduj, to tak naprawdę ich podświadomość to zapisuje zabijaj, morduj, zabijaj, morduj. Będziesz miał fałszywe świadectwo, kradnij i tak dalej, i tak dalej.
Na każdym poziomie od dziecka jesteśmy, czy to wolność, czy to wszystko. To się nazywa Matrix. Matrix tworzą kabaliści, kabalah, znaczy rachunek po hebrajsku. I życie oparte na długu. Jankesom bokiem to wyjdzie niedługo. No i tak. Sumienie, czy tam nie sumienie. Ktoś na mnie brzydko mówi, ktoś mówi, że jestem winny, czy coś. Mogę się poczuć źle. Mogę się poczuć też dobrze z tego powodu. Być może jestem sadystą, być może nie. Generalnie wychodzę z założenia, by używać ciągle świadomości. Moc obliczeniowa świadomości jest miliony razy większa. Miliony czy już miliardy, nie pamiętam. Miliony razy większa niż moc obliczeniowa umysłu. O, hołowczyc, jak jeździ szybko samochodem w rajdach, to raczej mało myśli, tylko jest świadomy. Dlatego się mówi tak, że kierowca świadomy. No. Więc jeśli ktoś chce mi sprawić przykrość, ktoś chce mi zrobić dobrze i narysować mi coś nożem na plecach, obciąć mi cycki czy coś, no, fizyczny ból, no to jeszcze jest inna sprawa, ale taki mentalny, ktoś komuś chce sprawić przykrość. Mi na przykład, gdy jestem świadomy, gdy znam prawa naturalne, gdy podtrzymuję ciągle uczucie wewnętrznej radości, jedności, harmonii, braterstwa. A nie muszę non stop chodzić z bananem na ustach i uśmiechnięty, czy tam ha, ha, hi, hi ciągle. Bo to już są inne sprawy, to już jest emanacja szczęścia, radości na poziomie umysłowym. Ale to już jest takie troszeczkę lekkie samozakłamanie. Być może nieuświadomione, ale mniejsza z tym. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że każdy z nas dobrze by było, by osiągnął taki poziom świadomości, no i czyli przy okazji wiedzy, intelektu, by sam, no niejako prawidłowo to ocenił. No, dla każdego to znaczy inaczej. Dlatego z naszych czynów, tych takich poważnych, kogoś skrzywdzić czy coś, komuś zrobić przykrość, to właśnie temu dziecku, własnej tam kobiecie, rodzinie czy coś, dobrze jest się z tego wytłumaczyć. Bo ludziom o niższej świadomości należy się wytłumaczyć. Starszym ludziom też, bo oni tam tkwią w tych swoich paradygmatach wiary i tak dalej, tak troszeczkę inaczej patrzą na rzeczywistość. Więc rozumiem troszeczkę z tych kwestii. I jeśli coś się zacznie dziać na ziemiach Korony Polskiej, a nie planuję opuszczać tego kraju teraz dla pieniędzy, bo idą ciężkie chwile. Może być taka sytuacja. Niejako, że karma dla Żydów wróci. 100 milionów Polaków się nie narodziło. Tak mówią statystyki. To o czym świadczy? Decyzje Balcerowicza. Chłopy się wieszały, żeby dzieci miały rentę. To o czym świadczy? Ilość samobójstw w Polsce jest bardzo duża. Po prostu jesteśmy narodem, który nie potrafi sobie poradzić z takim stopniem zakłamania. To o czym świadczy? Więc proszę zrozumieć mnie, że jeśli będą się powtarzały, wszystko na to wskazuje, armia amerykańska to nie jest po to, żeby zrobić mi masaż stóp. Wszystko wskazuje na to, że coś się będzie działo.
Więc proszę mnie zrozumieć, jeśli komuś odbiorę życie, że to jest w obronie narodu polskiego. No, może mi się wydawać, ale ja tam wiem, że z cudzego się nie dorobi. Żyjemy, ten świat jest tak zbudowany, że nic nie jest za darmo. I jeśli się ma wyższą świadomość, to można, no, niejako łatwiej mi jest na przykład kimś manipulować, komuś zrobić przykrość, czy komuś pomóc. No, z tą pomocą to też tak na dwa razy, bo pomoc jest wtedy, nie wtedy, gdy się komuś narzucam, komuś coś proponuję, ściemniam, czy coś zgęszczam, ale pomoc jest wtedy, gdy ktoś albo prosi o to, by mu pomóc. Już miesza z tym, o co prosi. Albo gdy daje jasne sygnały ku temu. No, zgodnie z zwyczajami, no, zgodnie z prawem zwyczajowym. Prawo to jest realna możliwość dokonania pewnych zmian w życiu ogólnie. Prawo naturalne jest prawem, prawo zwyczajowe jest prawem, prawo ustanowione przez króla Wojciecha Edwarda I też jest prawem. To jest najniższe w tej kategorii, ale jest prawem. Dlaczego? Bo jest ustanowione niejako z intencją, na poziomie intencji dla dobra ludzi. To zresztą wszystko można sprawdzić, wszystko jest napisane. To prawo jest proste. To nie to, że tam tak jak Żydzi. Tyle, co tego prawa tworzą, to jest masakra. Jeśli chodzi o podstawy legislatury, no to, tak jak mówią maksymy rzymskie, prawo skomplikowane jest bezprawiem. To nie to, że nie jest prawem. Staram się mówić po imieniu w języku polskim. Jest bezprawiem. Prawo narzucone jest bezprawiem. Żydopolska, żyjemy w państwie bezprawia. Nie w kraju bezprawia, tylko w państwie bezprawia. Kraj a raj. Kiedyś to były synonimy. I tak może być. I tak może być. Do tego właśnie zmierzam. Żyj i daj żyć innym. Prawo naturalne. Dlaczego mówię takie rzeczy o sobie? Ponieważ chciałbym, gdy coś się zacznie dziać i będą takie sytuacje, że będę się musiał gdzieś przemieścić. Ktoś będzie chciał do mnie przyjść, bo na przykład ktoś pomyśli, że jestem złym Ukraińcem czy coś, współpracuję z kimś. Chciałbym, żeby pewne rzeczy już były jasne. Cenię sobie proste życie. Deklaruję swoją tożsamość. Utożsamiam się, tak jak widać. Słychać i chyba trochę czuć. I chciałbym po prostu, żeby gdy zacznie się coś dziać, byśmy jako naród działali jak palce jednej ręki. Jak w tym filmie, nie? Jak w tym polskim filmie, kurde. Polska kinematografia to jest wspaniała rzecz. We wszystkim możemy być najlepsi. Tak po prostu.
Przecież tacy jesteśmy. Żeby gdy zacznie się coś dziać, żebyśmy działali szybko, spójnie, żeby było wiadomo, kto kim jest. Bo to mogą być cenne informacje. Cześć.